Złom dobry, witam wszystkich na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu. 3 stycznia 2024, 13 grudnia rozpocząłem akcję Od Zera do Milionera, ponieważ chcę zarobić 1 000 000 złotych, sprzedając rzeczy. Potem z tych pieniędzy, które uzyskam, kupując inne rzeczy taniej i sprzedając drożej. No i mam zamiar zarobić 1 000 000 lub kilka w moim życiu jeszcze. Wierzę, że mi się to uda, chociaż nikt to nie wierzy oprócz mnie, ale ja wierzę. I tak, świeczka jest odpalona. Ostatnie podrygi tej świeczki zapachowej, ale ja lubię, jak wszystko do końca działa, zanim wyrzucę. Tak, więc sobie robi zapach. I tak, jesteśmy na ławie u Zawodowego. Dzisiaj robimy wyprzedaż. Tytuł filmu: wszystko po 2 złote. To znaczy seria Od Zera do Milionera, odcinek 4, będzie wszystko po 2 złote, ponieważ został mi towar, który podarowali mi ludzie, tak? Właściwie to 2 ludzi podarowało mi, usłyszało o tej akcji Od Zera do Milionera i chcieli się jakby przyłączyć, więc się przyłączyli. Był to mój szwagier Sławek oraz Paweł Widz z Nizin Zielonogórskich, jak się określa. I Paweł wysłał mi paczkę, to jest w starszych filmikach, można obejrzeć. I w tej paczce były różne rzeczy na sprzedaż. No i poszły rzeczy. Poszedł motocykl drewniany i korkociąg za 80 zł, 2 rzeczy po 40 chyba, tak? I poszły 2 takie szklane, takie wiecie, sowa była i niedźwiedź za 30 zł całość. No i zostało mi trochę od Pawła rzeczy, właściwie 2 rzeczy mi zostały od Pawła i kilka rzeczy od szwagra i pokażę wam teraz je i będą one do kupienia u mnie za 2 zł sztuka. I tak, zacząłem akcję moją od scyzoryka, który dostałem od kolegi za darmo, więc zacząłem od zera jakby, od darmowego scyzoryka, który został kupiony za 104,50. Dokładnie tyle bank przeliczył, bo kolega kupił go, który mieszka za granicą, za 25 euro, no i wyszło 104,50 dokładnie, plus te szkła 30 zł, plus motocykl i korkociąg 80, co daje nam 214,50, co tutaj mamy, 214,50, tyle na razie uzyskałem, ale chciałbym wystartować z tą akcją, dlatego chciałbym pozbyć się tych rzeczy, które jeszcze mam, żeby już tą sumę sobie całą jakby zebrać i za tą całą sumę coś kupić taniej, a potem sprzedać drożej, także ciągle nie mogę wystartować tak naprawdę, moi drodzy, ponieważ te przedmioty mnie trochę hamują, tak? Miałem je wystawiać na internecie, ale pomyślałem sobie, że wy może wy kupicie coś ode mnie. Dzisiaj jest wielka wyprzedaż u Zawodowego. Wszystko po 2 złote i pokazujemy po kolei, tak? To sobie odsunę, żeby nie drażniło, oczy nie raziło. I tak, od Pawła została mi taka stara złodziejka, tak zwana złodziejka. On to przywiózł z Niemiec gdzieś, z wystawek. Mówił, że pomiędzy lat 60. do 90. są te rzeczy, więc to jest stara, nie czyściłem jej, jest wszystko w oryginale. Tu jest troszkę jakby przepalona. W jednym miejscu jest tutaj dziura. Nie wiem, czy się to wyostrzy. Ciężko będzie chyba. O teraz, tu jest takie, wiecie. Ale jako, jest to ceramiczna taka, wkręca się tam, gdzie żarówka, no i można tu żarówkę przykręcić i tutaj jeszcze 2 do tego, 2 wtyczki, tak jakby. Jest to ceramiczne i stalowe. 2 złote, gdyby ktoś chciał kupić, plus koszty przesyłki, tak. Także myślę, że to jest tanio za zabytkową taką niemiecką złodziejkę. 250V tu jest napisane, czyli volt chyba. I SKB, tutaj jest napisane SKB. Jest to dość stare, ale mi się zdaje, że będzie działać. Nie próbowałem. Następną rzeczą od Pawła, która mi została, jest mój wizerunek w drewnie. Mam akurat trochę brodę, więc to jestem jakby ja,
ale nie mam jeszcze korony, tak? Koronę może kiedyś będę miał. I to też kloc drewniany, rzeźba, taka rzeźba, kawał drewna, moi drodzy, zawodowy w drewnie. Trochę ma tutaj nos uszczerbiony, tutaj troszeczkę i troszeczkę tutaj wąs uszczerbiony jest. Także no, taka rzeźba gdzieś do warsztatu, jak znalazł, też 2 złote. Dość ciężki kloc, także 2 złote za to, moi drodzy. Gdyby ktoś chciał, to proszę pisać w komentarzu. I potem podam, pod filmem będzie mój mail, na który się można skontaktować ze mną w sprawie zakupów. No i szwagier dorzucił słonie, tak? Dwie rodziny słoniowe są. Jedna to są słonie matowe, z brudnymi uszami, których nie czyściłem, bo ja po prostu tak jak, wiecie, samochody się sprzedaje, to się silnika nie czyści na sprzedaż, chociaż niektórzy może tak robią. A jak się sprzedaje słonie, to się im uszu nie czyści, nie? Także one są troszeczkę przybrudzone. Ale kto będzie chciał je kupić, ten sobie wyczyści, tak? Według własnego uznania. 2 złote sztuka, czyli 6 zł za tą rodzinkę słoni. Nie są nigdzie pouszczerbiane. Jak będę wysyłał, to będą zabezpieczone porządnie. Moja żona jest specjalistką w wysyłaniu paczek, więc zabezpieczy tak, żeby nic się nie stało po drodze. To jest rodzina słoni matowych. No i jeszcze jest rodzina słoni błyszczących. Także te słonie matowe na bok, a teraz słonie błyszczące. Zaczniemy od najmniejszego, to jest taki słonik. 2 złote sztuka, czyli daje nam cała rodzina. Tu mamy 4 złote, tu mamy już 6 złotych, to są ładne, takie kolorowe. Kolorowe, jeszcze tata i mama. To jest 8 złotych i to jest 10 złotych za komplet, moi drodzy. Myślę, wydaje, że cena niewygórowana. Gdyby ktoś chciał sobie kupić i postawić gdzieś na komodzie, słonie na szczęście, takie emaliowane, takie bardziej błyszczące, do lekkiego wyczyszczenia, gdyby ktoś chciał, to zapraszam do kupienia. Słonie błyszczące, słonie matowe, zawodowy w drewnie i taka złodziejka, moi drodzy, wszystko jest po 2 złote. No i czekam, co mamy dzisiaj za dzień w ogóle, dzisiaj jest środa, to czekam do jutra na Wasze oferty, gdybyście chcieli kupić. Jeżeli się nic nie sprzeda, no to wtedy do jutra czekam do 22, tak? Jeżeli się nic nie sprzeda, mam nadzieję, że ktoś coś kupi ode mnie, jeżeli nie, no to wtedy wystawię to sobie na internet i będę dłużej czekał ze startem tej akcji. Bo ktoś na internecie kupi na pewno, też po 2 złote wystawię. Ale być może będę czekał dłużej troszeczkę. No to nic, poczekam. Wszystkie fanty tutaj zgromadzę teraz. O, jest złodziejka zabytkowa. Jest rodzina słoni matowych i rodzina słoni błyszczących. I taki brodacz w koronie, w drewnie. To wszystko można kupić. Każdą rzecz po 2 złote. I mam nadzieję, że się ucieszycie z tej wyprzedaży, z tej promocji u zawodowego. Nie byłem dzisiaj na Puszkach, moi drodzy, miałem iść na Puszki nad Bobrówkę tam zbierać koło Kauflandu w Cieszynie, ale kupiliśmy sobie stół i krzesła do kuchni i przyszło to dzisiaj, musiałem skręcać. Także skręcałem, potem już rady nie dałem, moi drodzy, no i te Puszki to może w późniejszym czasie. Bo teraz jestem zajęty też troszeczkę innymi rzeczami. No i tak, mam nadzieję, że się podobał filmik, że mam nadzieję, że się to wszystko sprzeda, co tu widać. I będę mógł wystartować z pełną sumą, za którą coś kupię taniej, a potem sprzedam drożej. I w ten sposób dojdę od zera do milionera. Te odcinki będą numerowane, dzisiaj część czwarta. Wszystko po 2 złote, pod tytuł. No i czekam do 22 jutro na wasze decyzje finansowo-zakupowe. Mam nadzieję, że się to wszystko sprzeda. Także do zobaczenia, do następnego filmiku. Jutro być może Puszki, nie gwarantuję, bo nie wiadomo, czy śnieg nie będzie sypał, czy coś innego się nie wydarzy, ale mam zamiar wybrać się na Puszki, mam zamiar wybrać się na Magnes. Także będą się działy rzeczy ciekawe. O, ktoś jeszcze obudził się z petardami na koniec.
Także wszystkiego dobrego zawodowego i zapraszam do zakupów.